poniedziałek, 21 maja, odbyły się ćwiczenia Straży Pożarnej zorganizowane przez Komendę Wojewódzką. Są to ćwiczenia niezapowiedziane. Dostaliśmy informacje z rana na temat pożaru lasu. Ten pożar oczywiście aplikacyjnie się stale rozwijał, stąd wymagał coraz większego zaangażowania. No i tak jak już mówiłem, sytuacja cały czas się rozwija, założenie jest cały czas dynamiczne, no i na ten moment cały czas działamy. Jeszcze końca nie widać. A założenie jest takie, żeby duży wydatek wody utrzymać w jak najdłuższym czasie, żeby była stała możliwość podawania tej wody. No, dwa lata temu mieliśmy to szczęście, że akurat tutaj na tym obiekcie, korzystając z tego pobliskiego źródła wody wspólnie z Nadleśnictwem Koźnice, mieliśmy tu ćwiczenia, dlatego jest nam może troszeczkę łatwiej, bo mamy teren dość dobrze rozpoznany. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z powiatów kozienickiego, zwoleńskiego i radomskiego. Jak się dowiedzieliśmy, nasze tereny wybierane są do tego typu ćwiczeń nieprzypadkowo. Nasz powiat kozienicki oczywiście słynie z puszczy, słynie z dużego zalesienia, tak jak i słynie z dużej ilości wody, zagrożenie powodziowe Wisła. Także jeżeli tylko są ćwiczenia z zakresu tego przeciwpowodziowego i leśnego, no to możemy liczyć, że te ćwiczenia odbędą się u nas ze względu na to, że to zagrożenie u nas jest dość duże i taka jest specyfika naszego rejonu. Ćwiczenia takie jak te są szczególnie ważne teraz, kiedy strażacy odnotowują dużą liczbę pożarów na terenach zalesionych.